Start. Halo, witam. A ty kurczę, przebiegły lisie, dobra, no to zacznijmy. Dobra, pierwszy. Okej, dobra, z tej strony Outsider, witam was po raz kolejny, ze mną jest... Divioner, witam wszystkich również. Tak, witamy serdecznie i po raz kolejny gramy w grę Call of War. Oczywiście moim łamanym akcentem, przedstawiając ten tytuł. Niemniej jednak, mamy kolejny dzień podbojów za nami. Właściwie przedniego dnia... Mieliśmy tutaj z Divionerem ogromny dylemat, bo Zielony był w tej ofensywie tutaj na terenach Divionera, co też budziło troszeczkę taki niepokój w nas wewnętrzny, bo tam starały się te przemysłowe niestety jakoś tam popodbijać. No i wymyśliliśmy sobie następujący plan, że postaramy się ominąć w jakiś tam sposób tego oddziału i po prostu przekierować właśnie nasze armię w kierunku dwóch przemysłowych prowincji, czyli to był Taiyuan, który ty podbyłeś, i Qingdao. Zielony, który zobaczył tutaj naszą ofensywę, całe szczęście wycofał się z swoich terenów i zabunkrował się w dwóch prowincjach przemysłowych, czyli w Pekinie w stolicy oraz w drugiej prowincji przemysłowej Xuzu, które właściwie są teraz mocno bunkrowane. Tutaj Xuzu ma 30 siły wartości ataku, Pekin ponad 33, 34 już właściwie. 35 prawie. O kurczę, no to już w ogóle. Więc tutaj tej wartości ataku ma sporo i mamy teraz no taki pewien dylemat, jak moglibyśmy te dwa kotły no rozbić. Wiemy, że bez artylerii tutaj nie damy rady. Więc właściwie udało nam się obmyślić taki plan, że zablokujemy wszystkie drogi ucieczki i będziemy po prostu starali się maksymalnie wysiadać najpierw Xuzu, a potem Pekin, czekając po prostu, aż przeciwnik z tego kotła wyjdzie i nadzieje się na nasz Rożen. No. Tak, a później też jest kwestia do dosłania wojska z sąsiedniej prowincji. Tak, tak, dokładnie. No i całe szczęście też dzisiaj udało nam się troszeczkę przeskanować mapę szpiegami i udało nam się tutaj bardzo ciekawe... Tak, bardzo ciekawe tutaj tereny udało nam się podpatrzyć. Najlepsza chyba opcja jest taka, że widzimy ich sojusznika. Indochiny, widzimy ile mają wojska i w ogóle gdzie ta wojska się rozmieszczona, gdzie jest. Przy granicy nie ma za wiele, nie? No, przy granicy jest pusto. Oczywiście jakiś myśliwiec. Apetyt się zrobił. No, tam myśliwiec, pojazd. Tak. O, tutaj jeszcze mamy państwo Yunnan, które jest nieaktywne, to się wchłonie lada moment, ale jeszcze jest tutaj takie państwo jak Rodzina Ma, które też jest nieaktywne. No ja już tutaj wojska sobie pod granicę przesyłam. Jednostek jest tyle co śmiech. Ja to sobie ogarnę w jeden dzień. I będziemy patrzeli też właśnie ku zachodowi, żeby poszerzyć swoje granice na państwach, które są nieaktywne. Tak, tak, bo tutaj się okazało, że faktycznie paru graczy może być mieć osłabioną aktywność, więc wyślemy szpiegów w ruch, skoro się dobrze sprawdzają. Oczywiście nie wszyscy, tam no, paru narzekało, bo nie miałem floty i tam... Ty, ja tak samo nie miałem pieniądzy i wiesz... A wiesz, bo ja ten zaszpiegowałem te dwa główne miasta, nie? No właśnie, ja powiem ci tak, ja wysłałem na jakąś tam prowincję z dupy jedną na przemysłowe. A u czerwonego na stolicę. Tak, ty! Patrzaj, bo wysłałem ten szpiega na te główne państwa, stolice, całe miasta. I wszystkie chyba prowincje sąsiadujące. Pokazuję. Czekaj, nie, bo tu w Golok też widzę, to w sumie nie. To nie wiem, jak to działa. Nie wiem, ale powiem ci, jak ja prędzej wysłałem do pomarańczowego szpiegów na prowincje, które nie były przemysłowe, przemysłowymi, to nie wykazywało całej mapy, a teraz faktycznie wysłałem na te przemysłowe i o dziwo, nie wiem, jak to się stało, ale faktycznie też ja widzę, więc kurczę, coś tutaj jest na rzeczy, nie? Bo ty do rodziny ma na przykład, to wysłałeś szpiega na jaką prowincję? Do Hainan? I to jest prowincja przemysłowa czy zwykła? Przemysłowa. No to ogólnie temat jest... No to stolica jest. Hainan i jakiś Glo coś tam. Golmud. Ty, ale to dobrze wiedzieć, nie? Bo w naszym przypadku teraz musimy jednak może postawić troszeczkę na kontrwywiad i porozmieszać sobie tych szpiegów po prostu w tych prowincjach przemysłowych. Bo faktycznie, jeżeli masz tą przemysłową i uda ci się przeszpiegować, najwidoczniej po prostu wtedy też widzisz całe państwo, nie? Bo ja na przykład u Zielonego prędzej skanowałem prowincję. Nie stać mnie. Skanowałem mu prędzej. Właśnie ty, bo ja skanowałem Zielonemu prowincję, tutaj nie widzę, bo mi zasłania ten znaczek.
To jest Muang Ksai i przez cały dzień nic nie wykryło, tylko tam jakieś pierdoły. Jak dostałem takiego szpiega na Hanoi, na przemysłową, to odkryło już całego zielonego, nie? Więc myślę, że tylko wystarczy po prostu na te przemysłowe, nie? Tak. No, ogólnie tak z mapy, jakby nie patrzeć, bo tu mamy taki plan, że oprócz tej walki z zielonym, którą toczymy, bo tam jeszcze Korea się włączyła, fajne cytaty powchodziły, szczerze mówiąc, wymiana zdań z Koreą, Tak. która też ma chęć na nas po części i która już wie, że jest nieunikniona jej klęska, bo to daliśmy im do zrozumienia trochę. No, napisałem im między innymi, że depczemy wszystko co marne bez strachu przed złem i cytat po łacinie, kamień na kamieniu nie pozostanie. Także wiedzą, co już ich czeka właściwie. Tamten jakiegoś Churchilla zacytował, że będziemy bronić tych ulic, domów i wszystko i w ogóle nie poddamy się. No ale oni mają teraz problem, Tak. bo pomarańczowy tutaj włączył się do walki i od góry zaczyna ich atakować, więc jego koalicja z czerwonym tutaj jest Bot. Tutaj to narażona. jakiś To jest bot bot? jest. No to ty, no Tak, to bot jest jest bot. nieobliczalny, widzisz, zaatakował tutaj bordowego, no może nikt normalny by go nie atakował, nie? No dla nas po części może to i lepiej, ale tam bordowy wtedy pewnie przejmie te tereny. No, a my oprócz walki na froncie to właśnie chcemy się pokierować w kierunku, ty pewnie tej rodziny ma przejęcia, ja prawdopodobnie te Tak. Indochiny przejmę i tak to mniej więcej Mam się wygląda, ścinał. O, i właśnie tutaj Outsider jest na drugim miejscu w tabeli. Fuchs, cud, i to dlatego, że ci wiszę wioski i muszę ci oddać prowincję po pomarańczowym. Które? Nie wiem, musimy się dogadać. Bo jak przyszliśmy pomarańczowego, potem wpadł zielony i formalnie nie uzgodniliśmy jeszcze kwestii, bo to było takie szybkie odbijanie, w sensie, nie, żeby musimy tutaj W sumie troszeczkę. mi się wydaje, że tak jak jest zdobyta jest okej. Okay. Ja tą część zielonego, a ty pomarańczowego i No formalnie to nawet jak ładnie ci się wydaje? wygląda, to ewentualnie potem po prostu jak coś Tylko bym podbije sobie z góry, zostawił to ci to przekażę tę Hanzhou. prowincję, nie? No i na jedno Tak, bym sobie wyjdę. tylko to Hanzhou zostawił jako tutaj wypad taki na morze. A, no, Tu no, bo tam będę widziałem lotnisko, śrubował robisz. bombowce, nie? Pewnie tutaj Korea jest twoim celem, który chcesz tam Korea? wyczekuj. No, nie? A tak, Korea. No, No, tak. bombowcy. Tu bombowca jak ruszę, to się tak obsra, że tymi 2000, co tu sobie w Duolum postawił na granicy, to będzie tak spieprzał. No, bo on podszedł pod granicę 2000 jednostek, zobaczył, co się dzieje, od razu się tam wycofał, schował się za tą mgłę wojny. Więc zobaczymy, co dalej się potoczy. No, a tak oprócz naszych podbojów, to tam w Afryce Dolina Konga straszliwie, raczej Kongo Belgijskie straszliwie tutaj się rozrosło. Koleś jest definitywnym imperatorem tutaj w tej południowej Afryce i właściwie też po tutaj tych prowincji na trzepo. No. Ale też jeden kocioł zostanie, może go widać podbić w środku, taka kropka, taka zielona. No to ogólnie chyba tyle, jeżeli chodzi o kolejny odcinek, nie? Z Call of War. Oczywiście. No, tak Tak więc. więc zapraszamy na kolejne części i w sumie trzymajcie się strzała. Cześć. Strzała.